Czy budowa podmiotowości Trójmorza jest warunkiem pokoju w całej Europie? Dzień dobry Państwu, Igor Jankę. To jest specjalne wydanie programu Układ Otwarty na Krynica Forum. Jesteśmy w Krynicy podczas tej konferencji, a ze mną jest pan ambasador Jerzy Marek Nowakowski. Dzień dobry. Był ambasador na Łotwie i w Armenii, współpracujący z Nową Konfederacją. A w Łodzi profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, a w Warszawie Agnieszka Romaszewska-Guzy, szefowa Biełsatu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy zacznijmy od tego, czy w ogóle mówienie dzisiaj o politycznej idei Trójmorza, bo nie rozmawiamy o samym projekcie inicjatywy Trójmorza, tylko szerzej, w ogóle ma sens? Może zacznijmy, panie Marku. To jest dobre pytanie. Ja nie lubię Trójmorza, przyznam się od razu. I uważam, że paradoksalnie rozmowa o Trójmorzu w tej chwili politycznie ma sens. Ma sens dlatego, że po napaści rosyjskiej na Ukrainę myśmy się znaleźli w takiej sytuacji, w której Europa Środkowa musi mocniej budować własną tożsamość, własne bezpieczeństwo, musi harmonizować swój głos w stosunku do zagrożeń grożących całej Europie, ale naszemu regionowi w szczególności. I jedno zastrzeżenie. Trójmorze powinno być rzeczywiście Trójmorzem, a nie dwu i pół morzem, jakim jest w obecnym kształcie, czyli Trójmorze powinno otworzyć się na przykład na Skandynawię, szczególnie na nowych członków NATO. Trójmorze powinno dużo więcej uwagi poświęcić skrzydłu bałtyckiemu. Natomiast rzeczywiście jako instytucja konsultacyjna polityczna po raz pierwszy zyskuje ona sens. No, zyskuje dzięki napaści Putina, ale niewątpliwie to pole dyskusji w tej chwili i pole budowania, ja bym powiedział, pewnego lobbingu regionalnego wydaje się być istotniejsze niż było jeszcze kilka miesięcy temu. Agnieszko, jak ty sądzisz, na ile ten projekt dzisiaj jest sensowny, na ile on zyskuje na znaczeniu, znaczy ta idea, nie projekt, ta idea zyskuje na znaczeniu w związku z wojną na Ukrainie? Znaczy ja tutaj inaczej niż Marek byłam przekonana do tej idei właściwie od zawsze. To znaczy uważam, że ona niezależnie od wojny również była bardzo pożyteczna. Było pytanie, jakie ona ma znaczenie stricte polityczne. I tu był pewien problem, bo te kraje, to mamy do czynienia z niesłychanie zróżnicowanym zestawem krajów, które mają często zupełnie inną historię, bardzo skomplikowaną często teraźniejszość i bardzo są różne, bo ta historia też była u nich różna, bo to sięgamy, mówimy od Estonii aż po Chorwację. No to co łączy Estonię i Chorwację, pewnie coś można znaleźć, ale generalnie rzecz biorąc nie są to zasadniczo bliskie kraje. Natomiast na czym polega w związku z tym ta jakby no zaleta tego Trójmorza? Tu są dwie rzeczy. Podstawową rzeczą jest to, że wszystkie te kraje są krajami do pewnego stopnia peryferyjnymi Europy. To znaczy one w ramach tej struktury, jaką tworzy Unia Europejska obecnie, są postrzegane jako takie, no taka trochę gorsza Europa w gruncie rzeczy. I właściwie one wszystkie są trochę na marginesie. To jeszcze idzie z historii w gruncie rzeczy, bo dla nich wiek XIX i był mniej łaskawy niż dla zachodniej Europy, prawda? Tam one były przedmiotem zjadania, a te zachodnie państwa to były te, które zjadały ewentualnie, czy też budowały imperia. I w tym sensie ta nasza Europa jest jakoś tak w ten sposób podzielona. I tu jest pewien wspólny polityczny interes, to znaczy przebicie się do pierwszej ligi. I to jest istotny polityczny interes. Ale żeby móc zaistnieć w tej lidze europejskiej, tu mówię nawet szerzej niż sama Unia Europejska,
to muszą być do tego warunki. I w związku z tym projekty, wszelkie projekty infrastrukturalne, z których właściwie, od których się to Trójmorze w dużej mierze zaczęło, bo zaczęło się od takich elementów ceremonialnych oraz budowania infrastruktury i pomysłów na infrastrukturę, no to jest zasadniczo ważne, bo ona była budowana kompletnie inaczej. A teraz jest nam potrzebna również połączenia północ-południe chociażby, gazociągi, rurociągi, koleje, drogi. Wszystko to okazuje się, że jest bardzo istotne. I co do tego, czy wojna na Ukrainie nam wzmacnia znaczenie tego regionu, ja myślę, że ona bardziej wzmacnia znaczenie, znaczy ona oczywiście w ogóle wzmacnia znaczenie wschodniej flanki NATO, to jest zasadnicze, to inaczej bym na to w tym momencie opatrzyła, natomiast przede wszystkim krajów Międzymorza, ja troszkę inaczej bym tu na to popatrzyła. Te Trójmorze, czyli tak od właśnie tej Estonii, Litwy i tak dalej, tak jak na nie patrzymy obecnie, aż do Chorwacji, no to bardziej bym widziała w tych dwóch kontekstach, o których powiedziałam. Zwiększenie znaczenia regionu i możliwość decydowania o sobie i drugie, no właśnie budowa, jakby trochę przebudowa tej infrastruktury w ogóle przepływów w Europie. Przypomnę, że projekt, inicjatywa Trójmorza, to miał być projekt przede wszystkim infrastrukturalny, a nie polityczny. Padały takie zarzuty bardzo często wobec tego projektu, że właśnie zbudowane w opozycji wobec centrum unijnego. Twórcy tego projektu, inicjatorzy bardzo się od tego odcinali. Mówili, nie, my mówimy o projekcie infrastrukturalnym i ekonomicznym i o współpracy, budowaniu tutaj tych linii, o których mówiła przed chwilą Agnieszka. Tymczasem teraz mówimy o jakby idei politycznej, tak? Czy rola tego regionu wzrasta? I tu rzeczywiście jest dobre pytanie, czy jakby sugestia Marka, czy ten projekt powinien, czy powinniśmy myśleć, mówiąc Trójmorze, powinniśmy myśleć tak samo o państwach, o Finlandii i Szwecji zwłaszcza, no, które znacząco wzmacniają właśnie NATO i również wzmacniają naszą pozycję. Panie profesorze, zwracam się do Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego, który jest w Łodzi, przypominam. Jak pan to widzi? Rzeczywiście ważne jest zdefiniowanie, o czym w istocie mówimy. Ja przepraszam, jeśli powtórzę niektóre tezy, ale nie słyszałem w istocie wypowiedzi pani Agnieszki Romaszewskiej. W związku z tym jestem zmuszony konstruować własną wypowiedź bez świadomości, co już zostało powiedziane. Otóż czym innym jest Trójmorze, a czym innym jest Międzymorze? Być może powinniśmy znaleźć jeszcze jakąś inną formułę, bo zgadzam się z sugestią pana ambasadora. Ja nic nie słyszę, także nie będę się mogła odnieść do pana profesora. Absolutnie zero. Tak. Ja też właśnie nie słyszałem pani poprzednio. Zatem zgadzam się z sugestią pana ambasadora, że należałoby włączyć do owej współpracy Skandynawię, która przecież do projektu inicjatywy Trójmorza, rozumianego infrastrukturalnie, nie należy. Natomiast z kolei zgodnie z uchwałą Kongresu Stanów Zjednoczonych z 18 listopada 2020 roku Amerykanie silnie promują poszerzenie współpracy regionalnej na Ukrainę, Mołdawię i Bałkany Zachodnie, co przecież w wymiarze istotnym leży także w interesie Rzeczypospolitej. W związku z czym w istocie Trójmorze jest tu hasłem. Uważam, że z kolei Międzymorze jako coś, co leży między wybrzeżami, a zatem Szwecja byłaby jakby poza, też nie jest dobrą nazwą. Abstrahując więc od tych dywagacji terminologicznych, nie ma w tej chwili czegoś takiego jak podmiotowość polityczna Trójmorza rozumianego jako inicjatywa Trójmorza i nie będzie. To są zbyt różne kraje, od Austrii po Estonię, od Bułgarii właśnie po państwa bałtyckie. Natomiast niewątpliwie blok państw, które mają poczucie zagrożenia rosyjskiego bardzo intensywne, od wymienionych już państw skandynawskich, bałtyckich, Polski, po dosyć nieśmiałą, zaskakująco nieśmiałą w warunkach rosyjskiej pełnoskalowej agresji Rumunię, ale jednak te kraje, które stanowiły rdzeń grupy B9, kraje frontowe, bo bez Czech, Węgier i Słowacji.
tej chwili mają bardzo jednolite postrzeganie zagrożenia rosyjskiego. Dochodzą do tego państwa skandynawskie, dochodzi do tego Słowacja, która bardzo intensywnie i Czechy też włączyły się w pomoc dla Ukrainy. Oczywiście nie Węgry, tak? Jak powiedziałem, słaba Rumunia, nieco w innym miejscu jest przecież Chorwacja i Słowenia, a jeszcze w zupełnie innym Bułgaria. Zatem jeśli byśmy wzięli pod uwagę inicjatywę Trójmorza jako projekt funkcjonujący, no to w tym ujęciu nie ma jego podmiotowości. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę region obawiający się imperializmu rosyjskiego, to wyłania się tutaj blok państw współpracujących ze sobą, wzmacnianych silnie przez zaangażowanie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. To się odbywa w wyraźnej opozycji do obozu ugody z Moskwą, czyli niemiecko-francuskiego, i jest bardzo dynamiczne, będzie się zmieniało w czasie, stosownie z jednej strony do skali zaangażowania Waszyngtonu, z drugiej do przebiegu działań na frontach wojny ukraińsko-rosyjskiej. Natomiast niewątpliwie istnieje potrzeba wzmocnienia współpracy w naszym regionie wśród tych państw, które owe poczucie zagrożenia mają. Nie jestem przekonany, czy to będzie się nazywało Trójmorzem, bo to jest zupełnie inny projekt i nam będzie utrudniał analizę. Będziemy musieli poświęcać czas, tak jak w tej chwili, tłumaczeniu tego, o czym w istocie rozmawiamy. Ale jeśli uznamy na razie opisowo, że chodzi o grupę państw z naszego regionu Europy o silnym poczuciu zagrożenia rosyjskiego, od Skandynawii po Rumunię, to niewątpliwie taka grupa się wyłania, orientuje się na mocarstwa anglosaskie i jest przez nie popierana i obejmuje również państwo wiodące w tym zakresie, które nie wchodzi w skład instytucjonalnego Zachodu, czyli Ukrainę, bo to jej armia jest największa i w tej chwili walczy i chroni nas przed rosyjską inwazją. Gdyby się załamała, mielibyśmy to wyzwanie bezpośrednio na własnych granicach. W związku z czym nie mieści się ta struktura ani w strukturach Unii, ani w strukturach NATO. Dynamizm sytuacji politycznej ją rozszerzył. To nie ma jeszcze sankcji instytucjonalnej i prawnej, ale politycznie się dzieje. A ponieważ jest w trakcie powstawania, trudno w tej chwili przewidywać, jak dalece sięgnie. Niewątpliwie będzie rozstrzygało także o losach Białorusi i Mołdawii, bo o tym rozstrzygnie wojna rosyjsko-ukraińska, pewnie Gruzji, a jeśli Rosji, no to i w ogóle świata. W związku z czym jesteśmy w bardzo newralgicznym punkcie i geograficznie, i czasowo, a Polska, która jest największym państwem instytucjonalnej flanki wschodniej Zachodu, czy raczej frontu w tej chwili, a nie flanki, i NATO, i Unii Europejskiej, niewątpliwie jest to środkiem konsolidacji tej struktury. Nasza współpraca z Ukrainą o tym rozstrzyga. To jest warunek sine qua non powstania czegokolwiek w tym regionie, a ponieważ żyjemy w systemie amerykańskiej protekcji wojskowej o nieznanym horyzoncie czasowym trwania, nie wiemy, czy on będzie trwał 10 lat, 20, czy 40, czy 2, jest to czas, który jest nam dany na zbudowanie struktury, która pozwoli nam przeżyć, gdyby nastąpiło tu jakieś zawirowanie z uwagi na wyzwania w innych częściach globu. A taką strukturę jesteśmy w stanie stworzyć tylko działając razem, Polska i Ukraina plus państwa tego regionu o mniejszym niż nasz potencjale, ale każdy się liczy. I stąd, jakkolwiek byśmy to nazwali, Trójmorze, Międzymorze, czy jakkolwiek inaczej, taka współpraca jest niezbędna do przeżycia, w związku z czym mam nadzieję, że także wyłoni się w naszym regionie struktura, która będzie w stanie stawić czoła tym wyzwaniom. Jest to żywotny interes wszystkich naszych narodów. Właśnie, rozumiem, że zgadzamy się co do tego, że projekt Inicjatywa Trójmorza to jest osobny projekt infrastrukturalny i nie rozmawiamy nie o... Nie tylko infrastrukturalny. Jeżeli pozwolisz, to ja jedno wtrącenie. Dobrze, właśnie porządkujące. Dobrze, ale pozwól, dobra, proszę, że tylko... Więc to jest, nie rozmawiamy o politycznej podmiotowości państw wchodzących jako jedna organizacja w skład Inicjatywy Trójmorza, natomiast rozmawiamy o roli, jaką zaczynają odgrywać państwa w naszym regionie, ciągnące się od Skandynawii do południa. I rzeczywiście w innej konfiguracji niż do tej pory, prawda, bo trudno mówić jako o partnerze o Węgrzech w tej sytuacji. Pytanie, jak nasz region, jaką rolę może odegrać w przyszłej architekturze bezpieczeństwa
I jak możesz to wkomponować i w NATO, no bo nie wszystkie państwa, o czym mówił pan profesor, należą do NATO, tak? No Ukraina, mamy nadzieję... Ale Ukraina jeszcze nie jest częścią Trójmorza. Mam nadzieję, że wejdzie do tych wszystkich struktur, ale jak sobie wyobrażacie państwo rolę naszego regionu w budowaniu, w tworzeniu architektury bezpieczeństwa i no, również taką polityczną podmiotowość, tak? No bo w tej samej strukturze są i Francja, i NATO, a zagrożenie czy problem nie zmieni się za 2, 3, 5 lat, jak się wojna skończy. Marek Nowakowski. Dobrze, ja chciałem zacząć od pewnej uwagi porządkującej, o której często zapominamy. Otóż pamiętajmy, że pomysł Trójmorza, owego wyjściowego, to był pomysł w dużej mierze sponsorowany przez naszych przyjaciół z Waszyngtonu. Ten pomysł narodził się w Nowym Jorku pod wpływem amerykańskim i Amerykanie, a dokładnie Donald Trump, chcieli Trójmorza nie przeciwko Rosji, tylko chcieli Trójmorza po to, żeby postawić znak zapytania przy strukturze 16+1, którą próbowała tworzyć tutaj Chińska Republika Ludowa, budując swoje wpływy. Czyli wyjściowo był to twór antychiński. Potem ten twór miał być tworem infrastrukturalnym i to budziło moje wątpliwości, ponieważ właśnie, jak słusznie zauważył pan profesor, eliminował Ukrainę. Eliminował Ukrainę, jeżeli popatrzymy na mapy, to jeżeli byśmy traktowali serio Trójmorze jako infrastrukturę, to wtedy następuje marginalizacja Odessy, następuje marginalizacja Ukrainy i docelowo Białorusi jako szlaków tranzytowych na rzecz szlaku prowadzącego przez terytorium Unii Europejskiej. To była największa w mojej ocenie słabość elementu infrastrukturalnego. Teraz Trójmorze ewoluujące. Tak, po wojnie ewoluuje niewątpliwie. Trójmorze rzeczywiście powinno być zalążkiem jakiegoś ściślejszej współpracy, nazwijmy to, angażującej także Ukrainę i Mołdawię. Przypominam, Mołdawia jest również formalnie kandydatem do Unii Europejskiej. Otrzymała ten status kandydacki, a co więcej, rządy Mai Sandu wydają się być ogromną nadzieją na kolejną udaną transformację w regionie, co nie było takie oczywiste w wypadku Gruzji na przykład. Ale to zupełnie inna historia. W każdym razie ja muszę powiedzieć, że ja pamiętam taką rozmowę sprzed lat z Górą 20 z Romano Prodim, który wtedy był przewodniczącym Komisji Europejskiej. I przy kolacji w Warszawie zresztą Prodi zadał nam proste pytanie. Dlaczego wy budujecie w Polsce szlaki transportowe wschód-zachód, budując ścieżkę dla wojsk, które maszerują przez Polskę, a nie budujecie połączeń północ-południe, które dla Polski powinny być jak najbardziej naturalne. Więc w tym sensie idea Trójmorza plus rozumianych, a właściwie nawet z dwoma plusami. Jeden plus to Ukraina i Mołdawia, a miejmy nadzieję w przyszłości także Białoruś jako jeden z tych plusów i drugi plus Skandynawia, to może być silne lobby wewnątrz Unii Europejskiej. Co więcej, w różnych debatach europejskich jesteśmy, nazwijmy to brutalnie, straszeni czasami tak zwaną koncepcją ściślejszej współpracy zapisaną w traktacie lizbońskim. Otóż możemy spokojnie powiedzieć w ramach tej właśnie grupy, no proszę bardzo, my realizujemy ideę europejską ściślejszej współpracy. Jeżeli ta grupa państw, pamiętajmy, Trójmorze w obecnym kształcie to jest Polska plus, bo większa część PKB całego Trójmorza jest wytwarzana przez Polskę. Więc bez Szwecji, która ma PKB zbliżone do naszego, to będzie cały czas inicjatywa taka lekko jagiellońska i niewiele więcej. Otóż jeżeli mamy tworzyć taką ściślejszą współpracę, grupę nacisku w Europie, to już dysponujemy w ramach takiej szerszej grupy głosem blokującym w Unii Europejskiej. A to ma swoją wagę polityczną i to dużą. W każdym razie, po pierwsze, możemy traktować Trójmorze jako grupę lobbingowo-naciskową wewnątrz Unii Europejskiej. Tak jak wcześniej próbowaliśmy traktować Grupę Wyszehradzką, ale okazała się ona po pierwsze za słaba, a po drugie rozsadzana przez Węgry, które miały odrębne interesy, nie tylko w czasie wojny. Po drugie, możemy traktować tę grupę jako grupę znacznie wzmacniającą NATO. Znacznie wzmacniającą NATO, dlatego że
przypomnę, co powiedział Henry Kissinger niedawno. Otóż Henry Kissinger stwierdził, że Ukraina de facto jest już w NATO. Wobec tego możemy traktować to jako silną wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego, również lobbującą na przykład za wyraźną obecnością amerykańską, rozmawiającą w miarę po partnersku z Waszyngtonem, bo żaden z naszych krajów po partnersku z Waszyngtonem rozmawiać nie może, nie opowiadajmy sobie bajek, jesteśmy dużo słabsi, każdy z nas oddzielnie, ale już nie jako wszyscy. Wobec tego w obu wypadkach to jest silna grupa lobbingowa plus możliwość zbudowania rzeczywiście sensownej infrastruktury północ-południe po wprowadzeniu Ukrainy, tutaj pełna zgoda z panem profesorem, włączającej w obieg komunikacyjny czy w obieg infrastrukturalny Europy Odessę i szlaki komunikacyjne przez Ukrainę. Przypomnę, że pytanie moje brzmiało, w jaki sposób te kraje naszego regionu mogą się wpisać, czy współtworzyć, czy tworzyć przyszłą architekturę bezpieczeństwa naszego regionu i w ogóle całego paktu. Natomiast dołożył jeszcze do tego pytania to, o czym mówił Jerzy Marek Nowakowski, to znaczy jaką rolę polityczną w ramach Unii Europejskiej na przykład te państwa mogą odegrać i czy jest jakakolwiek szansa na to, bo ja niespecjalnie to widzę, powodów, dla którego nagle państwa takie jak Finlandia czy Szwecja miały z Polską i z naszym regionem bardzo mocno współpracować, poza kwestiami bezpieczeństwa, w których mamy bardzo podobny pogląd. Czy tu jest jakby... Nieprawda. Gospodarka, infrastruktura, gazociągi, połączenia elektroenergetyczne. Sorry, no więcej nas dzieli niż łączy. Mam na myśli współpracę polityczną. To jest, no o to jest pytanie. Tak? Za chwilę też Agnieszka Romaszewska-Guzy. Znaczy, no ja już to mówiłam, znaczy, że tutaj współpraca, o współpracy politycznej jest dość trudno mówić w tym na takim, tu ja się zgadzam, to znaczy rzeczywiście jest to współpraca w zakresie, tak jak żeśmy powiedzieli, jakby trzy elementy są. Po pierwsze, pewien wspólny interes, żeby wejść bardziej do centrum. Po drugie, w związku z tym trzeba budować tą infrastrukturę, która powoduje, że to się robi, że to po prostu działa na korzyść wszystkich, którzy to robią. I niezależnie od tego, znaczy tu się nie zgadzam, że to jakoś zostawia Ukrainę na boku. My przecież w każdej chwili można tu interkonektory wykonać i odpowiednie dodatkowe, że tak powiem, połączenia. No i trzecie, to jest oczywiście, o czym też żeśmy powiedzieli, to jest architektura bezpieczeństwa. I w ramach tej architektury bezpieczeństwa oczywiście cała ta frontowa część NATO, wszystkie te państwa są ważne i zaniepokojone bardzo i tak samo zaniepokojone, może nie tak samo. Tutaj na południu to zaniepokojenie jakoś spada z nieznanych mi przyczyn do końca, znaczy różnych, głównie wewnętrznych najczęściej. Natomiast generalnie zaniepokojenie jest duże w strefie frontowej, no bo jak ma się rzeczywiście pełnoskalową wojnę w odległości 60 kilometrów od granicy, 100 kilometrów od granicy, 300 kilometrów od granicy i tak dalej, no to trudno pozostawać na to obojętnym. I na dodatek ma się absolutnie, no powiedziałabym, że patologicznie agresywnego tego sąsiada, prawda, takiego, które co widzimy, znaczy, czyli Rosję, którą widzimy w takiej roli. Także w tym sensie te państwa łączą interesy bezpieczeństwa bez wątpienia. Przy czym niektóre z nich te interesy bezpieczeństwa, co widać zresztą często po zachowaniach na forum publicznym, niektóre z tych państw te interesy bezpieczeństwa łączą bardziej niż inne. Na przykład widzimy, że takim państwem, które jest szczególnie zainteresowane, jest Polska, takim państwem są też kraje bałtyckie, które po prostu czują, że wiszą na włosku. Myślę, że w jakiejś mierze Mołdawia, choć znowu tam wchodzi ta sytuacja wewnętrzna, prawda, w grę. Czy mamy Bułgarię, której sytuacja wewnętrzna, która nie jest zagrożona bezpośrednio i której sytuacja wewnętrzna też odgrywa bardzo istotną rolę. Więc to jest cały zlepek, jeśli chodzi o polityczne stosunki, to jest cały zlepek różnych zagadnień i problemów. Rzeczywiście stworzenie z tego spójnego bloku politycznego byłoby bardzo trudne i w tym sensie wszyscy ci, którzy mówili, że to jest taki blok, co ma rozbić Unię Europejską czy coś tam w tym rodzaju, to oni się mylili, bo to jest niemożliwe. A dodanie tym państwom wzajemnie, przez siebie wzajem wagi jest możliwe i jest to w interesie wszystkich tych państw. Panie profesorze.
Tym razem ja spróbuję wystąpić w roli porządkującej. Otóż inicjatywa Trójmorza, ta rozumiana wąsko, została przecież zainicjowana w 2015 roku, a zatem 2 lata przed dojściem do władzy prezydenta Trumpa. Zatem nie uchylając uwagi, że rok 2017, wizyta Trumpa w Warszawie i poparcie, jakiego udzielił Trójmorzu, dodało dynamizmu politycznego całej koncepcji, szczególnie wobec faktu, że państwa, które mają silne poczucie zagrożenia rosyjskiego, czyli kraje bałtyckie i Rumunia, to w tym właśnie momencie włączyły się energiczniej do owej współpracy. To jednak cała ta inicjatywa nie została wymyślona przez Trumpa i dla walki z koncepcją chińską. Ona później tak była użyta rzeczywiście po 2017 roku, ale nie z tego powodu powstała. To uwaga pierwsza. Druga to kwestia infrastrukturalna i przynależność Ukrainy do całej konstrukcji. Otóż na mocy deklaracji łańcuckiej drugiej z 2017 roku bodajże, Ukraina jest partnerem pełnoprawnym w istotnych projektach flagowych inicjatywy Trójmorza, na przykład Via Carpatia. Jest także uczestnikiem programu monitoringu hydrograficznego Karpat przeciwpowodziowego Górnej Cisy i jest uczestnikiem projektu infrastruktury energetycznej. Mamy już ukończony, rozbudowany interkonektor Hermanowice-Bilsza-Wołycia i dalsze projekty w tym zakresie, podobnie projekty szlaków wodnych Gdańsk-Odessa i tak dalej. Problem polega na tym, żeby rzeczywiście zmieniać sytuację materialną w takich uwarunkowaniach, w których niekoniecznie mamy możliwości zmieniania sytuacji prawno-politycznej, czyli na przykład otwartego przyjęcia ze zgodą wszystkich dotychczasowych członków inicjatywy Ukrainy jako pełnoprawnego członka, co nie nastąpiło, jak wiemy, a co jest bardzo pożądane naturalnie. Druga uwaga dotyczy bardzo atrakcyjnej politycznie wizji zarysowanej przez pana ambasadora. Ja bym bardzo chciał, żeby ona się spełniła, ale absolutnie nie wierzę, że się spełni. Innymi słowy, to poszerzone Trójmorze, już teraz rozmawiamy o pewnej idei, nie o istniejącej strukturze, jako grupa lobbingowa w łonie Zachodu, NATO i Unii. Tak, ono by tak działało właśnie, jak pan ambasador to świetnie przedstawił. Problem polega na tym, że Niemcy i Francuzi też to wiedzą i nigdy nie dopuszczą do przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, no bo wtedy właśnie powstałaby ta silna grupa, silny ośrodek woli politycznej w naszej części kontynentu, który ograniczałby swobodę politycznego manewru Berlina i Paryża. Oni nie są naiwni, też to rozumieją. To po prostu z tego choćby powodu nie nastąpi. Także i z tego powodu, że opinia publiczna w wiodących państwach starej Unii Europejskiej jest przeciwna rozszerzaniu Unii na kogokolwiek poza bogatymi państwami, czyli Norwegia, Islandia, Szwajcaria, te mogą być przyjęte, pozostali będą protestowani. One nie chcą z kolei być przyjęte. One nie chcą, oczywiście, one nie chcą, natomiast gdyby zechciały, byłyby przyjęte. Ale polityka szczęśliwie, panie profesorze, jest dynamiczna. Tak, ale nie zmienia się od dawna ten podstawowy paradygmat, to znaczy wiemy, jaki będzie. W roku 2005 Francja przyjęła zasadę konstytucyjną, że każde kolejne rozszerzenie Unii Europejskiej musi być ratyfikowane w drodze referendum, o ile państwo przystępujące ma więcej niż 5% ludności Unii. Czy ktoś z nas ma wątpliwość, jaki będzie wynik referendum francuskiego w razie, gdy stanie kwestia Ukrainy? Na stole nie. Przecież wiemy, że będzie negatywne, tak jak negatywne było referendum holenderskie w sprawie stowarzyszenia Ukrainy z Unią. I to jest element stały. Moim zdaniem nie dlatego Macron obraża Ukraińców i Bułgarów, że jest źle wychowany, tylko dlatego, że to daje mu korzyści polityczne, bo elektorat francuski nie chce poszerzania Unii na kogokolwiek, a nawet chętnie by cofnął to poszerzenie, które już nastąpiło, stąd i Bułgaria była obrażana 2 lata temu bodajże przez Macrona. To trzeba po prostu przyjąć do wiadomości. Marzenia są piękne, podzielam je, chciałbym, żeby tak było, ale tak nie będzie. W związku z tym mamy rzeczywiście ten rdzeń łączony interesem bezpieczeństwa. Najtwardszy rdzeń to Polska i państwa bałtyckie.
do tego jakby w drugiej linii dochodzą Skandynawowie z moim zdaniem wielką przestrzenią współpracy choćby w zakresie przemysłów zbrojeniowych i Rumunia, która jest zadziwiająco nieśmiała w kontekście obecnej wojny, nie wspiera Ukrainy tak jak wydawałoby się po jej deklaracjach wcześniejszych w odniesieniu do Rosji można byłoby oczekiwać. Natomiast no, wyłania się Ukraina jako potężny gracz w regionie i nie zapominajmy, że gramy w istocie o poparcie Stanów Zjednoczonych, które poszukują wiodącego sojusznika regionalnego w każdym z tych głównych regionów, gdzie działają. Na Dalekim Wschodzie to jest Japonia, Korea i Tajwan. W Europie miały być Niemcy, które nie spełnią tej roli. Chodzi o to, kto je zastąpi przy całej świadomości, że nikt nie ma potencjału choćby porównywalnego do niemieckiego. Więc Niemcy zawsze, jeśli tylko zechcą, będą najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale one nie chcą. Nie przyjmą na siebie tych ciężarów wojskowych przede wszystkim. Wyobrażenie, że mogłyby stanąć wojskowo do konfrontacji z Rosją jest zupełnie oderwane od rzeczywistości. Raczej rząd w Niemczech by upadł, niż by przeprowadził taki program. W związku z czym w istocie pozostają dwa największe narody regionu, czyli Polska i Ukraina. I ta nasza współpraca będzie o tym rozstrzygała. Pytanie, kiedy zostanie to w ten sposób, jak ja to przed chwilą opisałem, dostrzeżone w Waszyngtonie i kiedy te nadzieje na zbudowanie jednak konstrukcji w oparciu o Niemcy jako potencjał nie do zastąpienia zderzą się z rzeczywistością i zostanie uznane, że tego się zrobić nie da. Wtedy te second best solution to będziemy my. Pytanie... Ten proces jest w toku, ale jest bardzo powolny. Dwie uwagi. Znaczy jedna taka, że no Niemcy podjęły decyzję jednak o wydaniu tych 100 miliardów na zbrojenia i prędzej, jak to Niemcy zwykle, kiedy podejmują decyzję, to prędzej czy później ją zaczynają realizować. Ten proces pewnie potrwa długo, ale kiedyś może się jakby stanie i wtedy Niemcy staną się rzeczywiście tutaj bardzo silnym filarem obronności. Można wydać pieniądze, nie budując armii. Oczywiście, to też jest możliwe, no ale co musi się stać, żeby Stany Zjednoczone zobaczyły taki drugi filar w Polsce, Ukrainie, no przede wszystkim Ukraina musi wygrać tę wojnę. Chciałem zapytać o jeden element, o którym w ogóle nie wspomnieliśmy, a to, który jednak dotyczy tego regionu, ważny, a ostatnio o nim cicho z wiadomych powodów, ale chciałem, żebyśmy porozmawiali chwilę o przyszłości, czyli Grupie Wyszehradzkiej, o V4. No wiemy, co się stało z Węgrami, tak? Czesi jakby okazało się, że są bardzo, no w zasadzie gramy na tych samych nutach i ta nasza współpraca tutaj wróciła do takich bardzo dobrych, czy trudno powiedzieć, że wróciła, budujemy ją i to na różnych polach, bo od razu się połączyło to z lepszą współpracą polityczną. Słowacja zachowuje się poprawnie, tak jakbyśmy chcieli, ale wiemy, że jest to jednak kraj bardzo podzielony zwłaszcza i duża część społeczeństwa jest bardzo prorosyjska. Jak widzicie Państwo przyszłość Grupy Wyszehradzkiej, czy ona w ogóle istnieje, czy ten projekt będzie, pewnie nie zostanie zamknięty, bo nikomu nie będzie zręcznie zamykać coś takiego, czy on będzie sobie po prostu powoli zdychał. Może teraz Agnieszko, od ciebie zaczniemy. Ja nie jestem specjalistką od Grupy Wyszehradzkiej, nigdy się tym jakoś głęboko nie zajmowałam, choć z pochodzenia dalekiego jestem Słowaczką, ale myślę sobie, że ona też przeżywała ups and downs, to znaczy przez bardzo wiele lat ona była tak naprawdę bardziej hasłem niż cokolwiek to znaczyło realnego, powiedzmy sobie szczerze. Też były takie wiele lat, więc bo ona przecież już istnieje bardzo, bardzo dawno. Najpierw Trójkąt Wyszehradzki, potem Czworokąt się zrobił. No w tej chwili niestety rzeczywiście trzeba powiedzieć, że jest to bardzo, bardzo niespójna całość. A szkoda, ta środkowoeuropejska całość jest niespójna, co potwierdza moją intuicję. Zawsze nie lubiłam tej nazwy Środkowa Europa. Zawsze uważam, że chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią. I że to jest precyzyjna nazwa, jeśli chodzi o ten nasz region i nasze usytuowanie naszego kraju. Że to określenie Kundery, ta środkowa Europa, to bardziej to jest, dotyczy tak Austrii, do pewnego stopnia tylko nas, natomiast środkowo-wschodnia bardziej. Więc mnie się wydaje, że to te złote czasy na razie przynajmniej przeminęły. Co będzie dalej, to trudno powiedzieć. No, wygląda, że Orban prowadzi raczej krótkowzroczną dosyć politykę.
politykę, choć w tej chwili wyraźnie stara się stać najlepszym przyjacielem Niemiec. Nie bez znaczenia to jest, myślę, bo Niemcom ktoś jest potrzebny, kto będzie tym złym, a nie to oni będą ci źli, którzy nie chcą koniecznie wspierać Ukrainy, tylko to bardziej Orban nie chce wspierać Ukrainy, więc blokuje coś takiego. Więc myślę, że to całkiem jest taki dobry pomysł. No ale oczywiście z naszego punktu to jest absolutnie nie do przyjęcia. Z Czechami, jak właśnie mamy przez wiele lat, mieliśmy wielkie problemy, mamy bardzo bliskie stosunki handlowe, ogromną wymianę. Teraz jeszcze mamy jakby bliższe stosunki rzeczywiście polityczne, a na Słowacji niestety jest niezły bałagan i Rosjanie tam jest zresztą piąta kolumna rosyjska, bardzo, bardzo silna i propaganda. No i tak nie wiadomo do końca, jak to się wszystko potoczy, choć ja myślę, że raczej w pozytywnym kierunku, ale no zobaczymy oczywiście. Panie profesorze. Myślę, że trzeba zwrócić uwagę na fakt, że Grupa Wyszehradzka zawsze miała, tak jak powiedziała pani redaktor, ups and down, ja bym to nazwał charakter akcyjny. Jeśli miała paliwo polityczne, zadanie, które było do wykonania, to się konsolidowała. Ona przecież powstała, o czym w zasadzie już nikt nie pamięta, żeby wyjść z systemu zależności od Związku Sowieckiego. Tym impulsem była masakra Litwinów pod wieżą telewizyjną w Wilnie. 3 tygodnie później powstał Wyszehrad. Później paliwem politycznym był rodzaj przedszkola do integracji europejskiej, co się nie udało. Jak wiemy, nie współpracowaliśmy w procesie akcesyjnym, przeciwnie, raczej to była konkurencja. Później zadaniem wspólnym było wyciąganie Słowacji z pewnego opóźnienia czasów Meciara. Tu notabene wątek białoruski, albowiem liczne NGO-sy czeskie po wykonaniu tego zadania zostały bezrobotne i rzuciły się do budowy społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Mieliśmy na przełomie wieków taką silną tendencję współpracy polsko-czeskiej w tym wymiarze. Po czym znów grupa zamarła na wiele lat i została ożywiona przez kryzys imigracyjny, który ją skonsolidował i wspólnie sprzeciwiła się unijnej mainstreamowej koncepcji przymusowej dystrybucji imigrantów. A teraz znowu nie ma tego paliwa politycznego. Węgry odpływają. Słowacja jest bardzo ciekawym przykładem, bowiem ma silne tradycje rzeczywiście panslawistyczno-prorosyjskie. Jeszcze w 2019 roku 25% elektoratu zbierały partie, które w programie miały wystąpienie z NATO. Natomiast myślę, że ten wizerunek Węgier jako sojusznika Rosji spowodował, że Słowacja nie w obawie przed Rosją, tylko przed Węgrami, które są takim tradycyjnym strachem nacjonalistów słowackich, opowiedziała się po drugiej stronie i w tej chwili z naszego punktu widzenia prowadzi bardzo dobrą politykę. W Czechach nastąpiła zmiana rządu, odszedł Babiš, a mamy rząd w oparciu o partię, która jest w sojuszu z PiS-em w ECR-ze, w Parlamencie Europejskim, i relacje układają się doskonale, a wysadzenie magazynów czeskich przez rosyjskich agentów w 2015 roku wyjaśniło położenie. I w związku z tym rzeczywiście ta grupa nie pracuje w tej chwili jako grupa, to są relacje bilateralne, czy trójstronne, czy w jeszcze innej kombinacji, natomiast nie jako V4. I dopóki nie znajdzie się nowe zadanie, to pewnie tak zostanie. Grupa Wyszehradzka ożywia się, gdy pojawia się wspólny interes i stwarza wrażenie umierającej, gdy takiego wspólnego zadania nie ma. Teraz tego wspólnego zadania nie ma, Węgry odpłynęły, zobaczymy, jak rzecz rozwinie się w przyszłości. Jerzy Marek Nowakowski, czy to jest kolejny taki downs w tych upsach i downsach, czy jednak nie jest tak, że aż tak dużej różnicy zdań w tak fundamentalnej sprawie od momentu powstania Grupy Wyszehradzkiej nie było, tak fundamentalnej różnicy interesów, z jaką mamy do czynienia dzisiaj? Znaczy, ja tutaj się zgodzę z moimi przedmówcami, bo rzeczywiście, ja akurat z kolei miałem okazję być i przy narodzinach, i przy
pierwszych fazach aktywności Grupy Wyszehradzkiej dość blisko. Natomiast rzeczywiście historia Grupy Wyszehradzkiej to jest taka sinusoida aktywności i wyłączania się, więc niewątpliwie w tej chwili mamy czas raczej wyłączenia, ale ten czas wyłączenia wynika z kilku przyczyn, bo ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli mówimy o polityce węgierskiej, tu może się nie zgodzisz, bo jako hungarofil, ale polityka węgierska od bardzo wielu lat jest polityką dość istotnie sprzeczną z polityką polską, ponieważ podstawowa idea polityki węgierskiej to jest idea jednak pewnego rewizjonizmu. Węgrzy cały czas w tyle głowy mają przekreślenie układu z Trianą, nawet jeżeli o tym nie mówią, a z kolei w wypadku Polski głównym interesem jest stabilizowanie sytuacji, niedopuszczanie do postawienia jakichkolwiek znaków zapytania przy granicach, przy status quo i tak dalej, i tak dalej. Więc ta różnica interesów polsko-węgierskich była widoczna właściwie od początku, czasami bardziej, czasami mniej intensywnie. I właściwie ta postawa wobec Kremla i wobec Ukrainy po prostu pewne kwestie wyostrzyła. Natomiast czy Grupa Wyszehradzka jest potrzebna? Pewnie tak. Pamiętajmy, że mamy pewne elementy instytucjonalizacji, takie jak Fundusz Wyszehradzki na przykład. Mamy przeróżne instytucje współpracy. Mamy względną bliskość kulturowo-historyczną krajów tego regionu i na tym można budować pewną, znowu, ściślejszą współpracę. Grupa Wyszehradzka nie będzie Beneluksem na pewno, natomiast może być obszarem harmonizowania interesów i od tego ta grupa była od początku. To było miejsce spotkań, gdzie mieliśmy łagodzić kanty tych kwestii, które nas dzielą i dogadywać zharmonizowanie interesów polskich z pozostałymi krajami Wyszehradu. Pamiętajmy o tym, że Polska jest postrzegana przez partnerów z Grupy Wyszehradzkiej jako wielkie, paskudne i ekspansywne mocarstwo, którego się trochę boją. To nie jest tak, że to jest w pełni równoważna gra. Tak jak w każdej polityce, zresztą tutaj pan profesor szczególnie podkreślał tę kwestię ciężaru Niemiec. No okej, w Grupie Wyszehradzkiej Polska też ma ten ciężar tak duży, że budzi istotne obawy. Wobec tego może to być pole harmonizowania pewnych interesów, może to być pole zacieśniania współpracy gospodarczej. Jak mówimy o współpracy infrastrukturalnej i Słowacji, to takie osobiste wspomnienie. Jak zaczynaliśmy w ogóle rozmawiać o kwestii interkonektora gazowego łączącego Norwegię z Polską, to jednym z warunków Norwegów było to, żebyśmy sprzedawali odpowiednią ilość, żebyśmy kupowali odpowiednią ilość gazu z Norwegii. No więc pracując wtedy w polskim rządzie, jeździłem na Słowację, z tamtejszymi ministrami rozmawiałem o tym, żeby oni się przyłączyli do tej idei gazociągu z Norwegii. Za każdym razem słyszałem pozytywną odpowiedź i zanim jeszcze samolot z Bratysławy wylądował w Warszawie, to dowiadywałem się, że aktualny prezes spółki gazowej słowackiej wyleciał z pracy, więc właśnie pod wpływem rosyjskim. O tym też trzeba pamiętać. W każdym razie Wyszehrad kulturalny, Wyszehrad budujący współpracę obywatelską, Wyszehrad współpracy ekonomicznej i być może, tu zgoda z moimi przedmówcami, w momencie, kiedy nastąpi kryzys, Wyszehrad jako pole współpracy politycznej. Natomiast ta współpraca polityczna w tej chwili jest bardzo wątła, bo też są różne cele, interesy. Nie odpowiem na temat różnic interesów między Polską a Węgrami, bo byśmy musieli mieć tutaj osobną godzinę na ten temat. Po części się zgadzam, po części nie. Na koniec chciałbym Państwa poprosić o chwilę krótką refleksję, bo już mamy niewiele czasu, na temat być może w przyszłości najistotniejszego elementu tego regionu, bloku, jakkolwiek to nazwiemy. Czyli zakładając, że wojna się kiedyś skończy, na pewno się skończy, miejmy nadzieję, że szybciej, a nie później, miejmy nadzieję, że po naszej myśli, czyli że Ukraina ją wygra, jakkolwiek rozumiemy to zwycięstwo, czyli na temat współpracy polsko-ukraińskiej, no bo jeżeli
tak się skończy, to niewątpliwie staniemy się najważniejszym elementem tego, tej układanki. Jak państwo widzicie głębokość tej współpracy polsko-ukraińskiej? Rozmaite pomysły padały w ostatnich miesiącach i fantazje płynęły bardzo, bardzo daleko, ale niewątpliwie ta współpraca będzie, ona już jest, tak, ale z państwem, miejmy nadzieję, z niezależną Ukrainą będzie silna. Jaką rolę możemy odegrać wspólnie? Agnieszko. No to jest niezwykle ciekawe wyzwanie i moim zdaniem też ciekawe możliwości, niesłychanie duże, wielkie możliwości. Oczywiście to trzeba sobie powiedzieć od razu jasno, że to jest generalnie czarny sen naszych partnerów zachodnich. To czarny sen, bo dlatego, że to całkowicie zmienia, że tak powiem, się przesuwa środek ciężkości Europy, więc przesuwa go zdecydowanie na wschód, taka współpraca. Jak ona może być bliska? No bardzo tu wiele zależy. Niestety trzeba powiedzieć, że zarówno Polska, jak i Ukraina mają niesłychanie niestabilną scenę polityczną, bardzo zresztą często podobnie się zachowującą, jak obserwuję to, a mam okazję dosyć stosunkowo blisko i to widać, jak to czasami bywa podobne niektóre rzeczy. No i tu jest taki problem, czy ta współpraca, ja nie jestem zwolenniczką jej, znaczy uważam, że całkowicie przedwcześnie ją, już teraz mówić o jakichkolwiek jej no, instytucjonalizowaniu w formułach jakiś tam federacyjno-konfederacyjno, tam jak to ja bym o tym w ogóle nie mówiła, choćby dlatego, że jednak Ukraińcy nie przypadkiem bronią swojej niepodległości, tylko dlatego, że chcą być niepodlegli. Natomiast wszelkiego rodzaju bliska współpraca, z której co tam za tam odpowiednie 15 lat, 10 wyjdzie, to trudno powiedzieć, no to oczywiście jest wskazana. Tutaj jest, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że po wojnie, już nie tylko mówimy o wojnie, ale jednak miejmy nadzieję, że ta wojna się skończy i dałby Bóg, że ona jednak, że jednak zostanie wygrana, to znaczy wróg zostanie wyparty z Ukrainy. No to jeśli tak się stanie, to będzie gigantyczny plac budowy. Jeden wielki plac budowy. Ta Ukraina będzie gigantyczną, będzie stwarzała ogromne możliwości. I oczywiście tutaj są dwie bardzo ważne rzeczy, które ja chciałam podkreślić po prostu po trzy razy, bardzo grubą czerwoną linią. To znaczy, to jest tak, pierwsza rzecz jest taka, czy my będziemy w stanie wejść w te możliwości. To jest, wymaga czujności, organizacji i sprawności działania w tej kwestii. Czasami nawet przekonywania Ukraińców, że oni mają możliwość, której jeszcze nie dostrzegają, bo jednak mają przede wszystkim wojnę. I że powinni już o niej myśleć. To jest niesłychanie ważne. Ta współpraca, ja cały czas jestem wielką zwolenniczką tego, żeby został w ogóle utworzony rodzaj pełnomocnika rządu do tej współpracy, odbudowy i tej współpracy. To uważam to i to powinna być rzutka i sprawna osoba o niekonwencjonalnych pomysłach, tak bym powiedziała. Natomiast druga sprawa to jest, będzie na pewno kolejny problem, to będzie zagrożenie wrzutkami, które będą miały skłócić Polskę i Ukrainę. A mamy ileś elementów, których łatwo sobie można wyobrazić, że można wykreować sprzeczność interesów. Można też popracować i można zrobić, żeby te interesy były synergiczne. No mamy, nie wiem, sprzedaż pszenicy, prawda, w ogóle rolnictwo. Rolnictwo jest takim miejscem, gdzie my możemy natychmiast zostać napuszczeni jedni na drugich i wpuszczeni w rodzaj konkurencji, która będzie bardzo niszcząca. Jeżeli uda nam się wypracować na tym polu synergię, Polska ma na przykład nieprawdopodobnie rozwinięte, naprawdę to mogę powiedzieć odpowiedzialnie, również jako konsument i obserwator, niesłychanie rozwinięte mleczarstwo, na najwyższym poziomie po prostu. My się naprawdę mamy czym dzielić, jeśli chodzi o przemysł, na przykład rolno-spożywczy. Na Ukrainie ostatnio nie ma, teraz to w ogóle jest wojna, ale jeszcze przed wojną nie było tam chleba normalnego, więc jak widać wszelkie elementy przemysłu rolno-spożywczego są niesłychanie potrzebne i wskazane. I współpraca tutaj jest na wagę złota, bo jeśli nas skłócą, nie tylko w dziedzinie historii, ale okaże się, że uda się zderzyć istotne interesy Polski i Ukrainy, to będzie z tego wielka bieda zamiast wielkiego pożytku. Bardzo dziękuję. Panie profesorze, wiem, że temat jest ogromny i moglibyśmy zacząć osobną debatę i to nie jedno, pewnie całą konferencję, ale jeśli mogę pana prosić w kilku zdaniach
o przyszłości polsko-ukraińskiej relacji i roli jako puentę naszej dyskusji. Tak, zacznę od starego francuskiego powiedzenia sécurité d'abord, czyli przede wszystkim bezpieczeństwo. W tym wymiarze największą armią w regionie i najlepiej doświadczoną będzie armia ukraińska, drugą w tym rankingu w sensie liczebnym, a w sensie technologicznym pewnie pierwszą będzie Polska. I to logika wojskowej logistyki będzie żądała od innych partnerów w regionie dostosowywania się standardyzacji do naszego sprzętu, tego, który my wyprodukujemy bądź kupimy dla naszych wojsk, żeby nasze armie współdziałały ze sobą w razie czego łatwo, były kompatybilne. To pierwszy wymiar. Drugi to wymiar energetyczny. Innymi słowy, te poszerzone Trójmorze, Ukrainę, Mołdawię i Bałkany Zachodnie to 170 milionów konsumentów, na przykład dla amerykańskiego gazu LNG. No, niestety jest tak, że to jest w tej chwili z racji deficytu surowca na rynku, raczej rynek producenta niż konsumenta i nie jest tak, że wszyscy zabiegają komu by ten gaz sprzedać, ale może się ta sytuacja zmienić w przyszłości i wtedy jest to bardzo poważna oferta. Tu jeszcze drobna wrzutka co do Grupy Wyszehradzkiej. Proszę Państwa, jesteśmy największym rynkiem zbytu na świecie dla Niemiec, większym od Stanów Zjednoczonych, większym od Chin, większym od Francji i 600% większym od Rosji. Niemcy eksportują do V4 więcej o 600% niż do Rosji. Ale to pokazuje, że w skali też. Większej. V4 do Niemiec tak, jest wielokrotnie więcej niż Rosja. Surowce. Mimo surowców rosyjskich. Tak, a nie przetworzone rzeczy. Innymi słowy, nasza waga ekonomiczna w regionie jest poważna i nie ma żadnego powodu, poza brakiem infrastruktury transportowo-komunikacyjnej, abyśmy tak świetnym rynkiem nie byli również dla siebie nawzajem, już w tym szerszym wymiarze poszerzonego Trójmorza. To jest też zatem olbrzymi potencjał, tu się zgadzam z tym, co powiedziała pani redaktor Romaszewska, trzeba za wszelką cenę uniknąć tego zderzenia polsko-ukraińskiego, a przeciwnie rozwinąć potencjał współpracy. Polska z Ukrainą tym potencjałem dysponują, rozmaitym i ludzkim i ekonomicznym, w rozmaitych zresztą dziedzinach. Poza tym odbudowa Ukrainy będzie zapewne prowadzona z olbrzymim wysiłkiem finansowym, gdzie zadaniem politycznym będzie wydobycie środków z reparacji rosyjskich na rzecz tego przedsięwzięcia. To oczywiście nie będzie płacone przez Rosję, bo kto to wyegzekwuje, natomiast ze skonfiskowanych aktywów rosyjskich na Zachodzie jak najbardziej. Tutaj przodują w tej akcji Brytyjczycy i dobre relacje w tym trójkącie, a mamy przecież tuż przed wybuchem tej pełnoskalowej wojny doszło do stworzenia formatu polsko-brytyjsko-ukraińskiego. Myślę, że to jest też wymiar, na który należy zwrócić uwagę. Kanada z uwagi na 2 miliony Kanadyjczyków ukraińskiego pochodzenia, co jest istotnym elektoratem, jest kolejnym czynnikiem, który też tu trzeba brać pod uwagę. I oczywiście państwa zagrożone przez Rosję, Bałtowie, Skandynawowie. I zgadzam się, to będzie duże wyzwanie. Prosimy o puentę już, musimy kończyć. Niemcy i Francja, to oczywiste. Dziękuję bardzo, Jerzy Marek Nowakowski, jeśli można krótko. Okej, bardzo krótko. Wyzwaniem będzie gigantycznym odbudowa Ukrainy. Ja się obawiam jednej rzeczy. Jak mówimy o jakimś bliskim związku polsko-ukraińskim, to nie doprowadźmy do tego, żeby polexit odbywał się przez Kijów, a niektórzy w Polsce mają takie pomysły. Bo Federacja Polsko-Ukraińska w tej chwili oznaczałaby rozmontowanie Unii Europejskiej. Natomiast wracając do pytania o Ukrainę. Po pierwsze, pamiętajmy, że dzisiaj Ukraina, o czym rzadko pamiętamy, jest krajem dramatycznie zrujnowanym, jest krajem, który ma nieco ponad 20 milionów mieszkańców. To nie jest 40-milionowe państwo, ponieważ wiele milionów wyjechało, a wiele milionów jest pod rosyjską okupacją, z tego setki tysięcy wywiezionych na Syberię. Wobec tego odbudowa Ukrainy będzie jeszcze trudniejszym zadaniem niż wygranie wojny. Teraz, kto będzie tę odbudowę prowadził? Obawiam się, że może się okazać, że nagle krajem wiodącym się okażą Niemcy. Bo Niemcy już w tej chwili rozmawiają o tym, żeby przygotować się do odbudowy Ukrainy w takiej czy innej konfiguracji. Wszyscy, którzy będą Ukrainę odbudowywać, będą chcieli na tym zarobić. Wobec tego to jest kolejna kwestia. Powinniśmy tu, pełna zgoda z tym, co mówiła Agnieszka, z Ukrainą się
już w tej chwili dogadywać w kwestii odbudowy. I ostatnia rzecz, liczyłem szczerze mówiąc, że Agnieszka Romaszewska o tym powie, nie zapominajmy o Białorusi. Bez Białorusi cała ta układanka regionalna będzie niepełna i chwiejna. Dziękuję. Agnieszka Romaszewska, Guzy w Warszawie, Przemysław Żurawski-Welgrewski w Łodzi, Jerzy Marek Nowakowski i Igor Jankę w Krynicy, na Krynica Forum. To było specjalne wydanie Układu Otwartego. Dziękuję bardzo Krynicy Forum za gościnę. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy.